Houston, mamy problem, palę się. A raczej wypalam. No nie gaśnij, gościu! Co jest? Ogier, nie rób mi tego! Jedziemy, jedziemy! No, miałem sobie odpuścić zmianę gaźnika, ale chyba jednak odpuszczę sobie go nie zmieniać. O matko! Mówiłem, że komuś na pole wjadę? Dobrze jest! On jest, to jest maszyna stworzona do takich terenów. Jest mięciutki. Trochę kopią te amorki, trzeba przyznać. Patrz, na pełnym gazie jadę sobie. O tak! Ups. Jak mi coś odpadnie dzisiaj, to będę zmartwiony, ale kompletnie nie zdziwiony. Teraz tak z perspektywy czasu myślę, że jakbym tutaj zostawił tą zębatkę większą, to on by sobie dużo lepiej radził, wiecie? Chociaż na jedynce i tak ma moc. No tak to z dwójki by można tutaj było wszędzie podjeżdżać. Tu jest bardzo błotniście, więc obawiam się, że tutaj to mogę wkleić bardzo szybko i łatwo. Jedzie pszczółka. No nie wiem. Wygląda bardzo ambitnie ten podjazd. No nie! Nie dał rady. Poziom paliwa trzeba będzie wyrównać. Na bank. Nie ma mocy, ale jest ułańska fantazja. I to bardzo dużo pomaga. Ale czuję, ile piachu mi leci na plecy. Nie no, coś tutaj kurde go troszkę dławi. Może igliczkę mu podniosę wyżej. Ale to może nie tutaj, bo jak znam swoje szczęście, to podniosę iglicę i zaraz gdzieś zgubię zapinkę i skończy się rumakowanie. A nie ma kto po mnie przyjechać tutaj. Jedno jest pewne. Zawieszenie tego sprzęta jest kozackie. Pełnym ogniem, na pełnej bombie. Fakt faktem, ta pełna bomba to aktualnie 30 na godzinę. Ale już się rozpędzam. Opsa, elegancko. Przód mógłby być trochę, mieć większy skok zawieszenia, ale to wiecie. Projekt Ogar nie został jeszcze dokończony. Coś mi się zdaje, że z biegiem czasu będziemy kombinowali, żeby budować go dalej i robić tutaj kolejne jakieś ciekawe modyfikacje. O! I to jest teren idealny dla ogiera. Ale tu napadało. No, jak mówiłem, idealny. Trzeba pogadać z włodarzami marki, żeby mu dodać trochę animuszu. Z drugiej strony, co tu się dziwić? Ja jestem też ciężkim gościem raczej, więc nie ułatwia mu życia. Jakby to powiedzieć, tak jakby podjechał.
Trochę mnie to irytuje, bo strasznie traci moc, ale nie ma tego złego, znalazłem gumę pod nóżki i te gumy już miałem wcześniej przerobić. Czemu ja tego nie zrobiłem? O, ups. Elegancko. No trochę się pobrudził sprzęt. Tablica sama się ukryła. Ciut trochę tutaj i tam przybrudzony, ale patrzcie. Kurde. Osłona silnika jak się przydała. Działa? Działa. Jest git. No i to by było w sumie chyba na tyle z tego terenu, bo cięższy podjazd to było to i obstawiałem, że będzie idealny dla tej maszynki. I powiedzmy, że tak jest. Niemniej jednak... O! Teraz może będzie lepiej. O! To może być to, wiecie? Może tak być. Zobaczymy... O, tak! Dużo lepiej teraz idzie. No i na dwójce ma moc. Sanie się przycięło. Się nie dławi teraz tak. Elegancko. Jest różnica, co? No dobra, jako że mam tylko światła do jazdy dziennej, a zaraz będzie się robiło ciemno, to wracam na bazę, że się tak wyrażę. I zobaczymy, co tam się odkręciło, co wymaga poprawy, czy wszystko jest ok. Co trzeba, to poprawię, chociażby te sanie, które jakby się troszkę zastało. No nie, no jest trochę lepiej, bo 56 i nawet łapię prędkość jeszcze. Także faktycznie jest troszkę lepiej, ale to nie to, co bym chciał i to, co bym sobie życzył. 57 nawet się pojawiło chwilowo. Spoko. Tak mnie coś korci, żeby zrobić z niego 70. Nawet taką po taniości, czyli tylko cylinder większy włożyć i odprężony tłoczek, tak żeby na oryginalnej głowicy to chodziło. Co nie zmienia faktu, że i tak będę musiał zmienić gaźnik. O, bo tak jak tutaj na tej dwójce, jakoś tam się rozpędza, ale to nie jest to. Także tuningi, że tak powiem, dalej aktualne, dalej będą czynione na sprzęcie. A reszta? Nic się nie rozpadło, nic nie odpadło. Jedyne, co muszę zrobić, to kierunkowskazy dać na wysięgnikach, tak żeby były bardziej, lepiej widoczne w jednej linii z lampą, bo w tym momencie troszkę za mocno się chowają pod obwiewkami i może być to mogą być zbyt mało widoczne i niebezpieczne przy okazji. O, z górki 60 na godzinę. No ale on czuć, że on chce więcej, a nie może. Dawaj, Grażyna, dawaj! Bo cię ogar goni. Patrzcie, jak maszyna dostała wiatru we włosy. No jak spesówkę wskoczyła i proszę, 60. Dawaj! 61. 62. 63. 64. A few moments later. 64, ja! W skrócie chciałbym powiedzieć, że po prostu jest potencjał w tej maszynie.